Jarosław Modzelewski. Zostałem zaproszony do takiego przedsięwzięcia i to był bezpośredni powód, żeby się za to zabrać. To był jedyny. Nigdy bym się nie odważył w innych okolicznościach na to. Ja maluję dosyć niechlujnie, a w przypadku tego obrazu no, musiałem troszeczkę wziąć się w garść. Nie wiem, czy to się udało do końca, no ale takie sobie postawiłem wymagania. Robiłem, co mogłem. Zobaczymy. Żeby wyjść troszeczkę poza taką swoją właśnie procedurę malarską. Wiele rzeczy u mnie powstaje z przypadku, czasami z jakiegoś rozmazania farby, podrapania pędzlem. Nie dotyczy to oczywiście tam spraw kompozycji, czy koloru, czy gamy, czy światła. W przypadku tego obrazu trzeba było jakby podejść do tego troszeczkę inaczej. No właśnie trochę jak do zamówienia. Musiało spełniać pewne wymagania. To była trudność. Chyba tak, można by to nazwać kanonem, albo raczej może taką presją kanonu. Trzeba było troszeczkę właśnie nagiąć się do tego. Być może to był błąd. Ideą tego pomysłu było też, że to jest tak zwany obstalunek, zamówienie. Zamawiamy obraz. Malarz musi pewnych zasad się trzymać, a więc też być gdzieś tam w obrębie tego kanonu. Ten obraz jakby ma funkcję, prawda? To nie jest czysta projekcja jakby pomysłu artysty, tylko pewne funkcje jakby służebne ten obraz musi spełniać, więc tutaj no, była jednak pewna taka granica. No, nic to nie zmienia w przypadku tej postaci. To jest postać, która jakby jest no, teraz i zawsze. Kontekst wieczności tutaj jest. Ten ślad teraźniejszości w tych obrazach jest.